Dzień dobry. Parę słów o różach. Zakochałam się w różach parę lat temu i postanowiłam wprowadzić ich więcej do ogrodu. Chciałam jednak, żeby te róże były nieco nietypowe. Ta, na którą patrzymy, to jest Rambler, Belle de Fagne, jeśli dobrze wymawiam nazwę. Prześliczna, prześliczna roślina z drobnymi kwiatuszkami zebranymi w kwiatostany. Na tych kwiatostanach, jak zrobi się troszkę cieplej, bardziej słonecznie, bo filmuję wcześniej rano, będzie bardzo dużo owadów. O już widzę, że się pojawiają. Naprawdę śliczna. Pędy mawiotkie, łatwo się poddają układaniu. Bardzo polecam. Kolejna ciekawa róża to róża wymawiana zwykle Angela, ale ja myślę, że tak naprawdę jest to Angela. Jest to róża niemiecka z lat 80., wprowadzona na rynek w początku lat 80. Zwykle prowadzona jest jako krzew. Ja natomiast zaczynam ją teraz prowadzić jako różę pnącą, ponieważ na tej altance usechł mi klematis. Zamierzam wymienić ten klematis na Angelę lub Angelę. Ona ma urocze kwiatuszki, wyglądają jak miseczki, kwiaty są podwójne. Jest to prawdziwa ślicznotka, ujęłam je swoją niezwykłą urodą. Obok niej rośnie róża Davida Austina, nazywa się Ausmery, pachnie przepięknie, naprawdę polecam, jeśli ktoś lubi nietypowe zapachy róż. Ten zapach jest opisywany jako zapach z nutką miodu. Śliczna róża, łatwa w uprawie. Jak widać, mimo suchej wiosny będzie miała bardzo dużo kwiatów. I jeszcze jedna ciekawostka. Róża z lat 60. XIX wieku. Prowadzona na rynek przez François Le Charme. Róża nazywa się Souvenir du Docteur Jamin. Zapach jest po prostu nie do opisania, nie mówiąc o barwie i aksamicie płatków. Jest przepiękna, mam dwa okazy. Lubi ona stanowiska słabo nasłonecznione, gdyż w mocnym słońcu kwiaty się wybarwiają. Proszę zobaczyć, tutaj posadziłam jedną różę, ale w tym momencie już są trzy sztuki. Jest naprawdę cudowna. Pamiętajmy tylko, że to jest róża głodomór i trzeba ją odpowiednio odżywić. Piękna i właśnie wybiera się do mojego sąsiada.